słuchajcie. No, taka bitwa fajna się trafiła. Czołgiem średnim M3Li. No, zobaczycie sami. Nie spodziewałem się, że mi nawet tak dobrze pójdzie. Według mnie to jest trochę taki toporny czołg. Mimo, że jego prędkość maksymalna to jest 39 km na godzinę, to tak, no, niezbyt mi się z nim sprawnie manewrowało. No i tutaj moc silnika to 635 koni przy 2400 obrotów na minutę. No ale to taki trochę klocek. Masa 27,7 tony. No i czołg jest w sumie zrobiony z konstrukcji średniego czołgu M2 i wyposażony jest w działo M2 kalibru 75 mm z 50 sztukami amunicji. To był pierwszy czołg właśnie wyposażony w takie działo 75 mm. Potem działo M5 kaliber 37 i 1100 amunicji. No i karabin maszynowy M1919A4 kalibru 7,62 i 6000 sztuk amunicji. No zobaczycie, jak to mi się tutaj w tej, no, w tej grze akurat sprawowało. Tam dojeżdżamy do tego punktu B. Potrzebuję osłony. Tutaj już jeden siedzi na kapie. Znaczy zjechał już z niego. A tu za kościółkiem, no, może coś czekać. No i nie jest inaczej. M2A2. Trafienie krytyczne, tu poszło. Cały czas strzelałem z karabinu i kolejne trafienia. No wiadomo, dwa działka są, to ładujemy praktycznie na przemian. Jest w takim ostrzale, że ta jednostka po prostu, no, musiała paść. Kolejny, T28E. No ten jakby mnie pierdyknął, to już myślę, że mógłbym być na hitach. No twardziel, nawet z boku jak strzelam. Tu sobie zrobię osłonkę i ładuję z boku. Zobaczcie, ile musiał dostać. No, pewnie też precyzji nie było w moim strzale, no ale poszedł. Tam następny właśnie jest Valentine MK1. Też tak dostaje, no niezbyt w odpowiednie miejsca. Płytę dolną próbowałem, ale widzicie, jak to poszło. Schował się za budynki. No to co? Trzeba jechać. Przegrywamy tutaj bitwę wyraźnie. Sami zobaczcie. I to praktycznie przegrane, no ale gram do końca. No i pojechałem w sumie na wprost jego. Waliłem, ile wlezie. No i co? I słabo, ale pojechałem na całego i ten jeden strzał. Seria ataków zaskoczenia, trzy już fragi. No i tutaj czołg troszkę mój uległ awarii, ale trzeba ruszać do przodu. Jak widzicie na górze statystyki, no nie napawało mnie to optymizmem. Tu kolejny Valentine MK1 i gaśnica. Musiałem użyć gaśnicy, szybko mi się paliłem. Ale zobaczcie, wszystko się naprawia. Zaraz jest strzał. No i co? Udało się. W bok. Coś pewnie eksplodowało. Ostrzał alteryzyjski, trzeba spierdzielać z tego punktu. Tam. No właśnie. Jeden strzał. I po pojeździe. Teraz, no niestety, padł mi silnik, naprawiają moi mechanicy. Nie mogę się ruszać, tylko się modliłem, żeby właśnie jakiś atak, ostrzał alteryjski nie trafił we mnie. No, wali dookoła, na szczęście mnie nie trafiło. Dobra, jedziemy dalej, tutaj schowamy się między budynki. No i pomału się wychylamy. Już dwa punkty przejęte i przejmują moi kolesie trzeci punkt. No a widzicie, no w tych statystykach w czerwonym pasku to nie mieliśmy zbytnio szans. O kurde, i tu z lewej strony coś schowało się. O, jest, ten 13 wyjeżdża. O, kurde, musi trzęsie, nie mam troszeczkę stabilizacji. A, się zasłoni. Tutaj w ogóle nie uszkodzony rykoszet. Znowu ostrzał artyleryjski. Uciekamy z tego pola. Kierowca dostał. Jedziemy na pałę, na wprost na niego. No i z takiego bliska, z mojego działka, to już kurde nie miał szans. No i ładnie, zawodowiec 7 już razy.
kolejne odznaczenia twarde jak skała, tam z dalszej długości ktoś ładuje do mnie. Ja już w tej chwili miałem chyba wybitego ładowniczego, zabitego ładowniczego czy zranionego, tylko dwóch miałem żywych członków załogi. Praktycznie ani wieża się nie obracała, ani nie mogłem strzelać. Faktycznie czołg bezużyteczny. Schowałem się za budynkiem, i modliłem się, żeby we mnie jakiś pocisk nie trafił. Czyli w tym momencie też pomyślałem, że jak mi się włączy możliwość gry samolotem, to czemu nie? Tutaj się spóźniłem. Mogłem skorzystać z bombowca. To wziąłem samolot ten szturmowy. Tutaj na drugim miejscu. I lecimy. Ale zobaczcie, już praktycznie 3 punkty nasze zajęte. Nie było w tej momencie, dowiedziałem się, że nie ma w ogóle wrogich jednostek. I takim właśnie fartem wygraliśmy całą bitwę. Całkiem fajny czołg, twardy, ten pier. Fajnie się grało. To na razie. Trzymajcie się.